Pierwszy Hokage, postać bardzo ważna w uniwersum Naruto. Zazwyczaj spokojny, ale potężny. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. Jego podobizna na skalę ma taką samą bliznę, jaką ma Iruka. Jak myślicie, to może być sprawka właśnie Iruki, gdy był wkurzonym dzieckiem? Naszyjnik, który był noszony przez Naruto, a przedtem przez Tsunade, należał właśnie do Hashiramy i był zrobiony z kryształowego klejnotu. Naszyjnik ten był tak cenny, że można było za niego kupić 3 kopalnie złota. Jego ulubionym jedzeniem była zupa grzybowa. Chłopak miał gust, bo to też moja ulubiona zupa. Może się dla was wydawać to dziwne, ale właśnie po nim Tsunade odziedziczyła skłonność do hazardu. Hobby pierwszego było rzeźbienie z drewna i opiekowanie się drzewkami bonsai. Według Madary Hashirama był potężnym użytkownikiem medycznego ninjutsu. Potrafił leczyć się bez żadnych pieczęci. Nawet medyczne ninjutsu Tsunade, które jest uważane za najlepsze na świecie, nie umywa się do tego Hashiramy. Hashirama w japońskim oznacza przestrzeń pomiędzy dwoma filarami. Odnosi się to do tego, że Hokage ma być filarem, który podtrzymuje wioskę. Natomiast Senju oznacza 1000 rąk. Przejął on kontrolę nad kilkoma ogoniastymi bestiami oraz chcąc wyrównać siłę 5 państw ninja, przydzielił każdemu z nich po jednej bestii. To chyba potwierdza, jak był potężny. Niestety to nie powstrzymało wybuchu pierwszej wielkiej wojny shinobi. Tak naprawdę do dziś nie wiemy, jak Hashirama umarł. Wiadomo tylko, że stało się na pierwszej wielkiej wojnie shinobi. Jak dokładnie, tego może dowiemy się w Boruto. Jego najsilniejszą techniką była zdecydowanie ta, którą pokazał przy walce z Madarą. Senpo Mokuton Shin Senjutsu tworzy potężną drewnianą statuę, która posiada 1000 rąk. Takiej techniki użył tylko Hashirama i Ashura. To już na tyle. Z racji, że wczoraj nie było odcinka, ponieważ nie miałem jak go zrobić, dostaniecie dzisiaj jeszcze jedne ciekawostki. Jednakże już pod tym filmikiem możecie zgłaszać kolejnych ninja, których chcecie, abym zrobił. Trzymajcie się, na razie, no i cześć.